Zajrzyjmy do klocków wyglądu. Spróbujmy ułożyć taki prosty skrypt, którym przetestujemy możliwe efekty. Początkowo ustawimy efekt na 0. Aby porównać efekty, zduplikujemy postać naszego kota i ustawimy obok siebie. Po kolei będziemy modyfikowali kolor, efekt rybiego oka, wir, pikselizację, mozaikę, jasność oraz efekt duch. Zwróćcie uwagę na dwa ostatnie efekty, jasność i duch. W obu wypadkach postać naszego kota zniknęła, było w różny sposób. Co jeszcze możemy zrobić z tak prostym skryptem? Na przykład zmieńmy siłę efektu. Automatycznie zmiana efektu następuje o 25 jednostek. Zamiast 25 możemy wpisać dowolną liczbę. Im mniejsza wartość, tym łagodniej zmienia się wygląd postaci.